Hej, witajcie! Dzisiaj znowu poruszymy problem obłudy, który stanowi główny motyw moralności pani Dulskiej. Zapolska prezentuje kryzys moralności mieszczańskiej na przełomie XIX i XX wieku, którego objawami były chciwość, egoizm, zanik zainteresowań kulturalnych, a przede wszystkim fałsz i obłuda. Moralność pani Dulskiej powstała jako sztuka współczesna i jej akcja rozgrywa się na początku XX wieku we Lwowie w Salonie Państwa Dulskich. Autorka w didaskaliach informuje o umeblowaniu wnętrza. Dywany, meble solidne, a na ścianach reprodukcje obrazów w złoconych ramach, sztuczne kwiaty, a także abażur z bibuły. Warto nadmienić, że akcja nie przenosi się poza mieszkanie. W utworze pojawiają się nazwy ulic i parków lwowskich, jak ulica Teatyńska, Wysoki Zamek czy wzgórze Kaiserwald. W sztuce biorą udział następujące osoby. Główna bohaterka Aniela Dulska i jej mąż Felicjan, Zbyszko, Hesia i Mela ich dzieci, Julia Siewiczowa, która jest krewną Dulskiej, służąca Hanka oraz jej matka chrzestna Tadrachowa, a także lokatorka. Akt pierwszy rozpoczyna się od pokazania zwykłego poranka w domu Dulskich. Domem rządzi pani Dulska, która pokrzykuje na służącą i strofuje swoje córki. Poznajemy również syna Dulskiej, Zbyszka, który wraca z nocnej zabawy. Matka czyni mu wyrzuty z powodu złego prowadzenia się i trwonienia pieniędzy. Zbyszko prędko odpłaca się, wskazując na hipokryzję matki, która nie ma skrupułów wynajmować mieszkanie prostytutce. W kolejnej scenie pojawia się nic nie mówiący pan Dulski, któremu żona przypomina, by nie zgubił pensji, którą dziś odbiera, a także wydziela mu jedno cygaro. Następnie do drzwi puka lokatorka, której Dulska wynajmuje mieszkanie. Dowiadujemy się, że lokatorka została zdradzona przez męża i zrozpaczona próbowała popełnić samobójstwo. Według Dulskiej próba samobójcza lokatorki naraziła na szwank dobre imię jej rodziny i całej kamienicy i wobec tego postanowiła wymówić mieszkanie lokatorce. Dulska jest przy tym okrutna, gdyż śmieje się z użytego przez lokatorkę środka, jakim były zapałki, a także sugeruje, że lepiej byłoby, gdyby próba samobójcza była skuteczna. Jednocześnie tłumaczy lokatorce, że zdrada nie jest niczym złym, jeśli ludzie o tym nie wiedzą. Lokatorka, dostrzegając hipokryzję właścicielki kamienicy, wspomina temat prostytutki, która wynajmuje mieszkanie. Dulska broni kobiety, twierdząc, że żyje ona skromnie, a jej klienci nie parkują bezpośrednio przy kamienicy, zachowując pozory. Gdy lokatorka opuszcza mieszkanie, przychodzi Julia Siewiczowa, która jest krewną Dulskiej. Dowiedziawszy się o zwolnionym mieszkaniu, prosi Anielę o wynajęcie tego mieszkania. Dulska mimo poprawnych stosunków odrzuca jej prośbę, ponieważ boi się, że Julia Siewiczowa będzie zalegać z czynszem. Aniela wypomina jej rozrzutne życie, chodzenie do teatru czy prenumerowanie czasopism. Julia Siewiczowa informuje Dulską o tym, że zauważyła rodzący się romans między Zbyszkiem a służącą Hanką. Anieli wydaje się to być na rękę, ponieważ gdy chłopak będzie miał kochankę w domu, to przestanie narażać reputację rodziny na mieście. Następnie rozważa podwyżki dla najemców, przy czym za radą krewnej największą podwyżkę daje kobiecie lekkich obyczajów, ponieważ stać ją na to. Akt drugi rozpoczyna się bardzo komicznie, ponieważ przedstawiony jest Felicjan Dulski, który odbywa zdrowotny spacer w domu zamiast na powietrzu, aby żona mogła go kontrolować. Mężczyzna, gdy tylko żona nie patrzy, podkrada cygaro. Hesia, biorąc przykład z ojca, również kradnie cygaro, a następnie udaje się wraz z mamą na lekcję tańca. Mela, która źle się czuje, zostaje w domu i rozmawia ze Zbyszkiem, który wcześniej wysłał Hankę do lekarza, obawiając się, że dziewczyna jest z nim w ciąży. Mela żali się Zbyszkowi, że nie czuje się w domu najlepiej i jak dorośnie, to chciałaby pójść do klasztoru. Zbyszko twierdzi jednak, że to niemożliwe i że jak to ujął, głębsza warstwa weźmie górę i Mela nabędzie cech jak matka. Mela troszczy się o swojego brata i modli się o szczęśliwy związek Zbyszka i Hanki. Oczywiście dziewczynka, widząc pocałunek Zbyszka i Hanki, myśli, że łączy ich wielka nieszczęśliwa miłość, na drodze której stoi ich matka. Jednocześnie wyjawia Zbyszkowi, że Hanka posiada na wsi narzeczonego Finanzbacha, czyli strażnika celnego, który pisze do niej listy. Przypuszczenia Zbyszka okazały się być trafne, Hanka jest w ciąży. Zdenerwowany Zbyszko namawia ją, by wróciła do swojego rodzinnego domu, ale Hanka nie chce tego robić, obawiając się gniewu ojca. Gdy Zbyszko wychodzi, pojawia się Mela, która nie do końca rozumie całą sytuację, ale zapewnia Hankę o swojej pomocy. Gdy pojawia się Julia Siewiczowa, Mela opowiada jej, co usłyszała. Ta nie ma wątpliwości, co naprawdę się wydarzyło. Po powrocie Dulskiej dochodzi między nią a Julia Siewiczową do małej sprzeczki z błahego powodu. Julia Siewiczowa w przypływie złości wyjawia Anieli, że ta wkrótce zostanie babcią. Dulska początkowo nie wierzy i wzywa Hankę, która to potwierdza. Aniela jest wściekła i chce jak najszybciej wyrzucić służącą z domu, żeby uniknąć skandalu. Zbyszko buntuje się i oświadcza matce, że ożeni się z Hanką. Jego reakcja jest bardzo impulsywna i oczywiście nieprzemyślana. Zbyszko chce po prostu zrobić na złość matce. Dulska jest przerażona, ponieważ czuje, że straciła kontrolę nad całą sytuacją. Jedyną osobą, która poważnie potraktowała słowa Zbyszka, jest naiwna Mela.
Zdezorientowana Dulska zwraca się o pomoc do Juliasiewiczowej, która w jej oczach charakteryzuje się, jak to ujęła, złodziejskim sprytem. Aniela prosi krewną, żeby wzięła Hankę do siebie, ale radczyni się nie zgadza. Juliasiewiczowa proponuje wezwanie Tadrachowej, która jest matką chrzestną Hanki. Juliasiewiczowa rozmawia ze Zbyszkiem i przekonuje go, by porzucił myśl o małżeństwie, aby nie rujnował sobie życia. Zbyszko zachowuje się bardzo biernie, brak mu argumentów i zrezygnowany zamyka się w swoim pokoju. Kobiety negocjują z Tadrachową kwotę odszkodowania, które ma zostać wypłacone Hance za zaistniałą sytuację. Początkowo Hanka nie chce żadnych pieniędzy, jednakże zdobywa się na odwagę, mając dość cynizmu Dulskiej i żąda od niej zawrotnej kwoty 1000 koron, grożąc jednocześnie sądem w razie odmowy. Dulska nie ma wyboru i wypłaca odszkodowanie. Życie Dulskich wraca na dawny tor, gdzie Aniela ma nad wszystkim kontrolę. Historia kończy się rozczarowaniem Meli, która nie może uwierzyć, że Hanka odeszła, a Zbyszko się z nią nie ożeni. To już koniec tego materiału. Mam nadzieję, że okazał się on pomocny i jeśli chcesz być na bieżąco, zapraszam do subskrybowania kanału.